Filip Lewandowski, MMA Rocks, z nami Krisu. Mówi, że szybko pogadajmy, bo lecisz na melanż. No, udusił cię dosyć ciężko. Jak ty to teraz na chłodno podsumowujesz? Powiem ci tak, nie wiem, co się stało. Nawet ja nie wiedziałem, że on mnie jakieś duszenie trzyma, nie? Bo z tego, co słyszałem od trenera swojego, że przyszedłem na dosiad, nie? I ja nie wiem, jak on mnie mógł udusić w dosiadzie, nie? Naprawdę, to jest bardzo dla mnie dziwne. I ja nie wiem, jak to tam się złożyło u mnie, no po prostu... No odleciałem i tyle, nie? No, rozjebać go nie rozjebałem, sorry za przepierdolone kupony, ale to, tak jak powiedziałem, no nie wiem, co się odjebało, nie? No na pewno tak, no szacunku mu nie oddam, bo to, tak jak powiedziałem ostatnio tobie w wywiadzie wczoraj dosłownie, że no, no powiem tak, szacunku mu nie oddam nigdy. Nawet jakbym je rozjebał jeszcze raz i tak mu tego szacunku nie oddam, no dostałem w tą pizdę. Powiem ci tak, no nie mogłem w ogóle game planu, nie, swojego zrealizować, bo naprawdę, no trener na pewno jest ze mnie zawiedzony strasznie. Bo naprawdę mieliśmy fajny plan na tego przeciwnika i miał być po prostu rozjebany jak najszybciej, nie? A tak się złożyło, że to ja byłem rozjebany, no. To jaki był ten plan i co się stało, że go nie wykonałeś? Mieliśmy go całego dosłownie wyłączyć, po kolei. Odpierdalać mu jedną nogę, drugą nogę, aż już by w końcu nie mógł chodzić, nie? Potem sprowadzić do parteru i cepami rozwaliliśmy tą całą piękną buźkę. A co się stało, że właśnie ten plan nie zadziałał, że go nie zrealizowałeś? Powiem tak, jak... Po prostu wszedłem do tego oktagonu, ta presja, ogólnie ludzi dookoła, co tam byli, te flesze, nie? I dosłownie to skupienie tylko na tej walce, nie? To naprawdę przytłoczyło mnie to strasznie. Nie z powodu przeciwnika, tylko z powodu tych wszystkich fleszy, nie? I ogólnie tego całego nacisku na to, nie? Warto było obrażać? Zdania nie zmieniasz, prawda, Kuby? Bo no, dosyć mocno go cisnąłeś. Zdania nie zmieniam. No tak jak powiedziałem, no jest sferem, kutasem i kondonem, no. Tyle, no. Przybiję mu piątkę z tego powodu, żeby podziękować za walkę. Po walce powinno się zawsze podziękować przeciwnikowi. Jaki by nie był na szacunku, nie będzie miał tego szacunku. No i tyle w temacie. Kuba trenuje. Mówiłeś, że on bierze sterydy. Chciałbyś zobaczyć wyniki testów po walce? Tak. I sądzisz, że będą pozytywne? Myślę, że będą jak najbardziej pozytywne. To koniec przygody ze sportami walki, z hype. Jak to będzie wyglądać? Nie, na pewno zacznę teraz jeszcze bardziej się przykładać po prostu. Tak jak powiedziałem, ja musiałem też schodzić strasznie z wagi, nie? Też mnie to strasznie osłabiło na organizmie i też przez to byłem też tak bardziej trochę wystraszony podczas tej walki. No bo jakby on wszedł na te 10 kilo, to też by był za to o wiele powolniejszy, nie? No a tak, no mówię, no nie widziałem tej walki, będę musiał sobie obejrzeć jeszcze raz. No na pewno teraz będzie hejt w moją stronę, no. No dostałem w pizdę, no dużo tam mówiłem. No tak czy siak, no wszedłby do mojej wagi, nie, tam bym go rozjebał, jestem w 100% pewien, no. Czyli chciałbyś takiej walki? Rewanżu na mojej kategorii wagowej tak. Czujesz, że on był dużo silniejszy fizycznie od ciebie? Ja nawet tej siły nie poczułem, nie? A te nie ciosy? Poczułem. Nawet tego ciosu nie poczułem, ja ci powiem, no jedynie co, to wiedziałem, że krew mi leci z nosa i to tylko tyle, nie? I chyba źle coś stanąłem, ale wiem, że obaliłem go, z tego to co wiem, że go obaliłem. I już od tamtego momentu nic, dosłownie zero, nie? Znaczy, normalnie bym sobie wstał z łóżka, nie? I normalnie mi się śniło, że wchodzę do oktogonu, nie? Strasznie, strasznie dziwne, nie? No po raz pierwszy takie doświadczenie przeżyłem. No ale jestem jak najbardziej pozytywny, no. No ciężko, ciężko było. No dostałem tą pizdę, no. Ja wiem, że dostałem tą pizdę, no. Nie chciałeś odklepać, bo no, on cię udusił, więc mogłeś to jak gdyby zakończyć wcześniej, nie stracić przytomności. Mogłem to zakończyć wcześniej, ale powiem tyle, no nie jestem żadną pizdą i powiedziałem, nie odklepię, mówiłem, karetka przyjedzie, mnie odwiezie, nie odklepię, kurwa, ani nie zakończy to nokautem. Nie założył dźwigni, powiedziałem, nie odklepię, słowa dotrzymałem. Powiedziałem, jestem zawodnikiem z szacunkiem do swojej osoby i przede wszystkim z honorem. Jak ja już coś powiem, nie, tak zrobię. Wygrał ze mną, no ale i tak nie odklepałem. Rozmawiałeś za kulisami z Boxdelem, z Wojtkiem Golą. Mi się podobało to, co robiłeś przed walką, czyli no to nakręcanie przez takie właśnie hejtowanie rywala. Znaczy wiesz, no... Czy tam gadać, czy... Znaczy chodzi mi ci teraz, że po walce? Czy... Nawet nie, bo wiem, że pewnie nie mieliście po walce okazji porozmawiać, więc w ogóle, wiesz, po konferencji i tak dalej, czy oni mówili, że to jest fajne, co ty robisz, czy im się to nie podobało na przykład? Znaczy coś tam gadałem, ale to są bardziej prywatne rozmowy między nami, nie? Rozumiem. To co, myślisz, że jeszcze będziesz w hype? Zobaczymy cię tutaj? Powiem tak, przyłożę teraz dosłownie wszystko, nie? Całkowicie się poświęcam, znaczy dzisiaj idę się na melanż najebać i idę się nawpierdalać do maka, ponieważ no dietę trzymałem równą. Zrobię wszystko, co teraz powiedziałem w dzisiejszym dniu, jeszcze pójdę się na spa, tam sobie popływam jeszcze w baseniku i od następnego tygodnia ruszam
jeszcze z mocniejszymi treningami, jak leciałem do teraz. I już sobie będę powoli wbijał wagę z powrotem, bo mówię, 84 to nie moja waga i tak bardzo średnio się w niej czuję. To wszystko ode mnie, wielkie dzięki. Ja również. Dzięki.